Cześć, dzień dobry, dzisiaj znowu w wersji stacjonarnej i dlatego dzisiaj y, korzystam z tego. Będę korzystał z narzędzi do y, rysowania, żeby zilustrować dwie perspektywy patrzenia na zarządzanie. Y, to jest coś, co może zainteresować y, y, menedżerów, ale nie tylko, może też zainteresować skamasterów, i to jest taki pewien model, który ma wspomagać zrozumienie, czyli to, to nie jest taki model jak Scrum, który ma wspomagać pracę, tylko raczej chodzi o to, żeby mam taką nadzieję, żeby przez te perspektywy skłonić was do refleksji, zastanowienia się, gdzie ja jestem, gdzie jest mój team, jak to wygląda w mojej organizacji. I zaczniemy od pierwszej perspektywy, czyli od perspektywy przepływu. Perspektywa przepływu jest również znana jako flow. Mówi się o tym jako flow, i myślę, że ten termin może być niektórym z Was bliższy czy, czy bardziej, bardziej znany. O co chodzi? O co chodzi? Na czym to polega? No, jeżeli zarządzam, to nie jestem jakimś menedżerem, kierownikiem, kimś, kto zarządza. Tutaj jest taki ktoś, kto zarządza. Ktoś, kto zarządza, zwykle ma jakiś obszar, który jest obszarem jego władzy. Ja go tutaj symbolicznie narysuję, rysując takie kreseczki. Obszar przy tym tutaj możemy obszar rozumieć w przenośni. Obszar to znaczy pewne rzeczy, na które ja mam wpływ, decyduję i też pewne czynności, które wykonuję ja, a tak naprawdę najczęściej wykonuje go jakiś zespół, którym w ten czy inny sposób Zarządzam. Mówię w ten czy inny sposób, no bo mogę wydawać polecenia i mówić: Ty, zrób to, ty, zrób tamto, a mogę postawić na jakiś stopień samoorganizacji, tylko nadawać kierunek, sprawdzać to są pewne formy zarządzania, ale tak czy siak jest jakiś zespół, który tutaj wykonuje pracę. I teraz mamy ten obszar. Jak już powiedziałem, niekoniecznie znaczy rozumiany jako pewien zakres rzeczy za które ja i ten zespół tutaj odpowiada, za które, które tutaj razem wykonujemy. I e, można na to patrzeć w ten sposób, że na granicy tego obszaru, e, tutaj, pojawiają się pewne rzeczy, które my musimy przetworzyć. Tak? I e, e, to wyobrażają te tutaj kwadraciki. Ja też używam takiego takiego pojęcia jednostka pracy. Jest to jakaś jednostka pracy, coś, co trzeba przetworzyć i te jednostki pracy przechodzą tutaj przez jakieś stany, możemy je sobie wyobrazić jako pewne, pewne takie stany, jak no jest jakaś tablica kanbanowa, z tym się to nam może kojarzyć, tu są jakieś stany aktywne, no i na końcu jest jakiś dan, jakieś gotowe rzeczy i te gotowe rzeczy są następnie przekazywane gdzieś dalej. Tak? Rzeczy gotowe tutaj przechodzą dalej. Te rzeczy gotowe, one mogą być jednostkami pracy, które na wejściu przechodzą dalej w jakimś tam ciągu pracy, a mogą to być rzeczy końcowe, które są już przekazywane do końcowych odbiorców. I w tej perspektywie, to czym ja mam się tutaj zajmować, to przede wszystkim. Przede wszystkim tempo. To znaczy działanie takie, żeby jednostki pracy w możliwie najkrótszym i możliwie mało rozrzuconym, mało zróżnicowanym czasie przechodziły z wejścia do wejścia. Tak? Czyli to właśnie nazywa się przepływem. Czyli chodzi o to, żeby ten średni czas był no, w kontekście danej technologii, danej czynności, bo to jest bardziej nawet uniwersalny niż technologia, danej czynności, czy danych czynności, które się tu wykonuje, był akceptowalny i zarazem, żeby on był jakoś w miarę, w rozsądnym zakresie rozkładu tego czasu. czy innymi słowy, no powiedzmy, jest to 8 dni, no plus minus 2 dni, a nie plus 30, tak? to byłby za duży rozrzut, zapewne, bo uniemożliwiający jakąkolwiek prognostykę. No, i teraz moje zadanie to jest taka organizacja pracy tutaj, żeby zatem dwie rzeczy się nie działy. Po pierwsze, żeby nie było blokad, to znaczy, żeby jednostki pracy, które utkną, nie utykały na długo, tylko żeby zostały możliwie szybko odblokowane. A druga sprawa jest taka, żeby czynności, które tutaj się wykonują, nie były wykonywane szybciej czy w większym tempie, nie były przetwarzane przez nie jednostki pracy niż tempo przetwarzania najwolniejszego, Etapu, czy najwolniejszej czynności, którą się tutaj wykonuje. Dlaczego? No bo tempo pracy tego całego procesu jest ograniczone przez tą najwolniejszą szybkość. Wytwarzanie innych rzeczy, szybciej niż ta najwolniejsza szybkość całościowego czasu, całościowy czas wytwarzania tylko wydłuża, bo powoduje, że rzeczy czekają w jakiejś kolejce przed tą, przed tą czynnością, czy przed tym etapem prac. Warto zauważyć, że przy takim patrzeniu pewne rzeczy nie są dla nas jakby krytyczne, czy istotne. Na przykład nie jest bardzo istotne dla zarządzania z tej perspektywy, czy tutaj tak zwane przekazania, z angielska handovers, między tymi etapami, to są również przekazania pomiędzy różnymi osobami, czy też to cały zespół wykonuje. Czyli czy mamy tutaj sekwencję różnych stanowisk pracy, czy też, czy mamy może tutaj jakby sekwencje działań, które wykonuje cały zespół. Zwykle przy takich procesach, które, które zwykle zarządza się w ten sposób, zazwyczaj chodzi o takie procesy, w których albo jest tak, że są kolejne stanowiska pracy i jakby przekazanie jest mało istotne, w sensie nie wymaga dużego wysiłku informacyjnego. Ta osoba, która bierze rzecz zrobioną nie musi znać szczegółów tego, jak one zostały, te rzeczy zrobione na poprzednim etapie, żeby dobrze wykonać swoją pracę. Albo druga opcja, wszyscy mają podobne kwalifikacje w tym zespole i każdy z nich każdy z nich może wykonać większość jednostek pracy od początku do końca i zwykle wykonują je osobno, samotnie lub w jakby powstających ad hoc parach powiedzmy, tak? Czyli mamy tutaj taką sytuację, że powiedzmy jest tutaj właśnie ten czteroosobowy team no i on aktualnie przetwarza trzy jednostki pracy po yy, dwie przetwarzane są jednoosobowo jedna jest przetwarzana przez dwie osoby i one nie są ze sobą ściśle powiązane to znaczy innymi słowy dopóki kolega przetwarzający inną jednostkę pracy nie ma jakiegoś problemu i nie potrzebuje pomocy ja nie potrzebuję jakichś wielkich informacji na temat tego co on robi co się u niego dzieje, bo te rzeczy są od siebie niezależne. Czyli możemy, możemy tutaj to podsumować, że jakby to jest ciąg powtarzalnych czynności. Oczywiście dla różnych jednostek pracy może być tak, że tutaj przetwarzamy takie jednostki pracy, ale przetwarzamy też takie jednostki pracy, niebieskie i przetwarzamy też zielone jednostki pracy. I dla różnych jednostek pracy może być tak, że ten proces... Wygląda inaczej, czyli powiedzmy, dla zielonych jest taki, a dla pomarańczowy ten proces wygląda zupełnie inaczej, ma inne etapy, ma na przykład ich dużo więcej i ma też inny czas. Może tak być, jest to bardziej zróżnicowany przykład perspektywy przepływu. Teraz moje zadanie jako menedżera tutaj wracam do tego, już to powiedziałem, ale wracając, jest takie działanie z zespołem moim. Żeby tutaj płynnie rzeczy przechodziły z jednego końca w drugi, jeśli tak można powiedzieć. I tutaj metody, które do tego się przydają, no to jest oczywiście metoda Kanban, dość, myślę, popularnie znana, ale także teoria ograniczeń, znana pod angielskim skrótem Theory of Constraints, czyli TOC. Dopiszemy tutaj. I te metody głównie służą, nauczają tego. Jak to, zrobić? Jak to zrobić, żeby właśnie uzyskać przepływ? To znaczy, żeby rzeczy płynnie przechodziły z jednego końca w drugi. I e, warto zauważyć, że metody te e, obie wywodzą się z fabryki. Fabryka e, to jest takie właśnie miejsce, w którym poprzez serię powtarzalnych czynności przetwarza się no, jakieś jednostki pracy, jakieś materiały, przetwarza się na Jakieś produkty i bardzo ważną rzeczą jest to, żeby to przetwarzanie odbywało się możliwie płynnie, w sposób przewidywalny i stabilny. Dlatego menedżera, który ma, pracuje w perspektywie przepływu, ma taki, taki mandat, ocenia się co do dwóch rzeczy. Po pierwsze, oczywiście, ocenia się go co do stopy błędów i tak dalej, czyli mówimy stopa błędów rozumiemy przez to ile jednostek pracy które są uznane za zakończone de facto okazują się takim nie być i trzeba je wyrzucić lub zawracać tutaj mamy wszystkie te metody jakościowe tam six sigma i tak dalej ale druga ważna rzecz no to jest właśnie jakość przepływu i tą jakość przepływu można mierzyć takimi właśnie metrykami przepływu flow metrics i tutaj najważniejsze na takie, którymi się spotykamy w metodzie Kanban, między innymi. No to jest oczywiście cycle, time i throughput. Ja tutaj używam terminów angielskich, bo nie jestem pewien, jakie są przyjęte terminy polskie, a myślę, że jakie by one nie były, to by mi się nie podobały. W każdym razie, tak, czyli jako menedżer fabryki, jestem oceniany przede wszystkim, czy dobrze wytwarzam, czy rzeczywiście. Te rzeczy, które przedstawiam jako dan, jako wykonane produkty, to one rzeczywiście takimi są, oraz czy dzieje się to w sensownym czasie i czy ten czas jest relatywnie stabilny. Warto zwrócić uwagę wszelako, że fabryka w ogóle, w ogóle nie analizuje jednej istotnej rzeczy, mianowicie wartości produktu. Dla fabryki wartość produktu. Jest pewną pewnym domyślnie przyjętą rzeczą. To znaczy, nie zastanawia się fabryka na tym, mówiąc, fabryka mam na myśli zarządzających, czy szczerze mówiąc, nawet pracowników fabryki, to znaczy oni się mogą nad tym jakby zastanawiać prywatnie, ale nie jest to ich rolą, i nikt tego od nich nie oczekuje. Jest jakieś inne miejsce, gdzie powstają produkty. Tak e, możemy je sobie nazwać biuro projektów, albo w angielsku nazwalibyśmy je Design Office. Tutaj powstają projekty tych rzeczy, które następnie fabryka przetwarza. Czyli te projekty przechodzą stąd do fabryki i zadaniem fabryki jest je płynnie, powtarzalnie z dobrą jakością przetwarzać. Fabryka również nie zajmuje się sprzedażą. Fabryka przekazuje to później jeszcze gdzie indziej czy to do jakiejś bezpośrednio do klienta, ale każda istnieje tu jakaś sprzedaż, tak nawet jeżeli fabryka wysyła produkty bezpośrednio do klientów, to nie zajmuje się ich sprzedażą, a więc menedżer, zespół odpowiedzialny za wytwarzanie nie ma nic wspólnego z tematem sprzedaży, no poza tym oczywiście, że sprzedaż być może informuje ich o zapotrzebowaniu, co ma wpływ na oczekiwane tempo działania i tempo produkcji, tak? Czyli takie jest, taka jest historia tych rzeczy tutaj. Tych pożytecznych metod, które myśmy sobie zastosowali wewnątrz naszych obszarów. Między innymi dlatego, że często posiadamy tam takie coś, mamy takie coś, jak zestaw powtarzalnych czynności wykonywanych przez zespoły, które, które można w ten sposób nimi zarządzać. Można zarządzać przepływem jednostek pracy w nich. Dobrze. Spójrzmy teraz na drugą perspektywę. Ja tutaj. Narysuję obok, oddzielę ją kreseczką, żeby to tak logicznie było rozdzielone. I ta druga perspektywa, to jest perspektywa, którą ja nazywam perspektywą produktu. I zagłębmy się nad tym przez chwileczkę. W perspektywie produktu, jako osoba zarządzająca, menedżer, kierownik, nieważne jak nazwiemy tą osobę, moim zadaniem jest rozwijanie produktu. Rozwijanie produktu. I produkt to jest takie coś, to jest taki byt, który jest no, niezależny, jego, jego istnienie jest niezależne od zespołu, który go wytwarza, tak? Czyli to jest coś, co działa niezależnie od tego zespołu, ale jest to taki produkt, który przez ten zespół jest cały czas rozwijany. Kryterium tutaj sukcesu tego rozwoju jest dostarczanie wartości, czyli podnoszenie tego, co powoduje, że produkt jest wartościowy dla klientów, a więc użytkowników, a więc... Są oni skłonni wydawać pieniądze, czy płacić za ten produkt. Tutaj, oczywiście, są też takie produkty, które nie mają bezpośrednio finansowych korzyści, czy nie przynoszą finansowych korzyści. Są organizacje, które robią produkty, które nie sprzedają ich za pieniądze, tak? Ale zasada, że produkt powinien być wartościowy dla tych, dla których jest przeznaczony, ona tam również ma zastosowanie. I teraz Moim kryterium tutaj zatem powinno być takie rozwijanie tego produktu, żeby dodawać do niego spośród bardzo wielu funkcji, które mógłbym do niego dodawać, cech, które mógłbym w nim poprawiać, rozwijać te cechy i dodawać te funkcje, które są najbardziej wartościowe dla moich użytkowników w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym etapie cyklu życia produktu, a także w tym konkretnym etapie rozwoju nie wiem, rynku. Technologii, i tak dalej. Czyli rozwijam pewien produkt i rozwijam go w czasie. To nie jest produkt jednorazowy, to nie jest taki produkt jak ten produkt, który wytwarza fabryka, który z chwilą wyjechania z fabryki już się nie zmienia. To jest taki produkt jak nasze produkty software'owe, które podlegają ciągłym aktualizacjom, a zatem ciągle się rozwijają. I ja tutaj używam na, na, na przedstawienie tego takiej metafory rośliny czy drzewa. No, roślina czy drzewo ma to do siebie, że rozwijając się, do, kiedy pojawiają się kolejne gałęzie, kolejny ten, jest to cały czas działające w pełni drzewo, czy działająca w pełni roślina, no nie przestaje działać na czas dodawania gałęzi, tak? I tak samo jest z naszymi produktami. One są cały czas działające, są cały czas używane, a jednocześnie my dodajemy kolejne rzeczy. I teraz również, oczywiście tak jak w pierwszym przypadku. Równie ważna jest jakość tego produktu, ta jakość taka, bym powiedział techniczna. Czyli ważne jest, żeby ten produkt dobrze działał, czyli działał tak jak ma działać, nie robił rzeczy, których ma nie robić i tak dalej. Wszystko to, co jest w tradycyjnym rozumieniu jakości. Ale też ważne jest, żebym spośród wielu, wielu rzeczy, które mogę do tego produktu dodać, dodawał te rzeczy, które są w tej chwili potrzebne. I tutaj ważne jest to, że to się zmienia w czasie. Tak? Czyli ten produkt egzystuje jako produkt dłuższy czas, i w tym czasie te wymagania, oczekiwania się zmieniają. I teraz, jakby wracając do mojego, mojego omówienia w poprzedniej perspektywie, że tutaj ocena przede wszystkim to jest wartość. Od tego wszystko zależy: jeżeli wartości nie będzie, no to ten produkt nie będzie używany, nie będzie sprzedawany i tak dalej. No i oczywiście tak samo jak poprzednio jakość. No tutaj rozumiana jako jakość funkcjonalna i strukturalna. I w obu tych perspektywach, zarówno w perspektywie wartości jak i jakości, oczywiście tempo pracy też ma jakieś znaczenie, ale ono bym powiedział jest tutaj na pewno mniej ważne niż wartość, bo możemy w bardzo szybkim tempie dodawać zbędne feature'y z punktu widzenia rozwoju produktu. I jest to marnotrawstwo, nic tutaj ciekawego z tego nie wynika. I teraz warto zauważyć, że kiedy mówimy o rozwoju produktów w takich warunkach, to na przykład w znanym niektórym modelu Ginevin mówimy, że to jest domena kompleks, czy ja o tym mówię po polsku niestabilna złożoność, i tam się podkreśla, że jakby sposobem naradzenia sobie z tym jest po pierwsze empiria, empiryczność, ale także są tak zwani autonomous agents, czyli. Zespoły, ludzie, którzy zajmują się znajdowaniem rozwiązań, to znajdują się powtarzalnie cały czas. I z tego wynika taka prosta obserwacja, że jeżeli pracuję w perspektywie produktu, to najlepszym rozwiązaniem dla mnie jako menedżera jest posiadać dedykowany zespół zaangażowanych ludzi, zaangażowanych w ten produkt, to znaczy takich, którzy myślą o tym produkcie, są z nim związani, zajmują się najlepiej tylko nim w ramach swojej pracy, oczywiście i jakby skupiają się na tym, żeby ten produkt jak najlepiej rozwijać. Ci ludzie, oczywiście, oczywiście, oni mogą mieć różne kompetencje, mogą mieć różne możliwości i wśród nich może się znajdować ktoś, kto ma specjalne kompetencje czy właściwości, mianowicie znajomość rynku i ktoś taki, możemy go sobie nazwać product ownerem, Tak? Do tego podejścia, czyli do podejścia produktowego, świetnie pasuje podejście pod tytułem Scrum. Scrum jest metodą produktową. Dobrze pasuje do takiego. W ogóle cały paradygmat Scruma to jest właśnie to. Zespół, produkt, skupienie na produkcie, skupienie na tym, żeby ten produkt był coraz lepszy i empiryczne odkrywanie sprint po sprincie, co jaki, jaki będzie kształt tego produktu, który będzie rzeczywiście odpowiadał na potrzeby rynku i użytkowników. I tutaj mamy mamy tutaj znowu nawiązanie do Kinewina, tak? że to są właśnie, to jest ten zespół, ten jest, on jest tym autonomous agents, który przy okazji ci ludzie, jeśli są skupieni na tym produktem, pracują przy nim dłuższy czas, przez najlepiej cały czas jego życia, to oni mogą dostrzegać pewne wzorce w tej zmieniającej się rzeczywistości, coraz lepiej dobierać te rzeczy, które będziemy tutaj dodawać, żeby ten produkt stawał się coraz bardziej wartościowy, tak? i a, Tutaj mamy, wspomniałem, że, że taką metodą, która dobrze do tego pasuje, jest Scram. Warto zauważyć, że pewne cechy Scrama szczególnie tutaj dobrze przystają, bo jeżeli mamy taką grupę, to taka grupa no, potrzebuje wizji, potrzebuje jakiejś wizji produktu, który ma nastąpić. Z tej wizji bardzo fajnie pomaga takiej grupie, taki jakiś cel pośredni, który umożliwia koncentrację ich wysiłków na jakimś konkretnym temacie, na jakimś konkretnym typie funkcji, czy sytuacji z obecnej produktu i tym czymś jest product goal. No i również dobrze jest mieć takie e, krótkoterminowe cele, które ułatwiają grupie pracę i, e, i koncentrację. Co więcej, sama organizacja w tej grupie jest bardzo pożądana, bo jeżeli do rozwoju produktu ściągnęliśmy zaangażowanych profesjonalistów o różnych perspektywach i różnych kompetencjach, to fajnie jest, żeby w tej grupie pałeczkę podawali sobie ci, których kompetencje, jest, których kompetencje są w danej chwili najbardziej potrzebne. Tak? I to jest troszeczkę inna perspektywa zarządzania. Warto zauważyć jeszcze, i tutaj wracam do Product że poza właśnie jakością pracy zespołu, też tempem jego pracy, bardzo ważne jest wybieranie tych wartościowych rzeczy, więc bardzo ważna jest tutaj rola Product Ownera, czyli kogoś, kto takich wyborów dokonuje. Warto zauważyć, że takie wybory mają charakter zakładu. Zakładu, nie w rozumieniu zakładu przemysłowego, tylko założenia się ryzyka, hazardu, dopóki nie, są, nie jest, następuje wydanie i nie możemy się przekonać, czy rzeczywiście nasze założenia. Były prawdziwe. To jest jakby ostateczne sprawdzenie, czy dobrze wybraliśmy, czy dobre rzeczy dołożyliśmy do naszego produktu w tej konkretnej iteracji, w tej konkretnej wersji. I znowu, Scrum poprzez to, że posiada sprinty, mocno ułatwia pracę w taki sposób. Tak, że każdy sprint jest jakimś tam, można powiedzieć, zakładem. Tak, że dobrze wybraliśmy cel sprintu, dobrze, że wybraliśmy te rzeczy, które zrobimy. Teraz zwróćcie uwagę że jeżeli porównamy sobie te dwie perspektywy, ja bym chciał podkreślić, że one nie są przeciwne sobie, one nie są, one się wzajemnie, można powiedzieć, nie wykluczają, bo może być tak, że w ramach takiej pracy ten zespół wykonuje pewne powtarzalne czynności, na przykład UX, kodowanie, testy, deployment i tak i można przepływ tych czynności, tempo ich pracy, można również tym zarządzać przy użyciu tych metod, i można przy użyciu tych metod to optymalizować. Wszelako jednakowoż, metody te, jako pochodzące właśnie z fabryki, one nie kładą nacisku na wartość, a Scrum kładzie ten nacisk na wartość. Tak? Ta wartość jest ważna i ważna jest jej ciągła ocena. Tak? W przypadku metod klasy fabryka to nie oceniamy ważności czy wartości tych rzeczy, co robimy. Po prostu je robimy. Zakładamy, że wartość została oceniona gdzie indziej. Teraz porównując jakby korzenie tych metod. Warto zauważyć, że ta perspektywa, perspektywa produktu, ona była obecna w tym tradycyjnym ujęciu historycznym. O, ona była tu. To tutaj odbywało się kreowanie produktu. Tyle tylko, że ponieważ był to produkt, który był później powtarzalnie produkowany, to to nie był ciągły proces trwający przez cały czas życia produktu, tylko odbywał się zanim ten produkt zaczął być masowo wytwarzany. Ale to jest dokładnie to, co opisywali Takeuchi i To, co tutaj się działo. Czyli New New Product Development Game. Dokładnie to, co tutaj się działo, było inspiracją dla Schwabera i Sutherlanda do stworzenia Scrama. I z drugiej strony bardzo popularne jest Zauważcie, patrzenie na IT jako na swego rodzaju fabrykę. Także to jest taka fabryka, fabryka feature'ów, fabryka funkcji, fabryka kodu. Ta fabryka ma nie oceniać, czy to jest sensowne, czy to jest wartościowe. Ta fabryka ma po prostu przetwarzać to jak najszybciej. I znowu, w pewnym modelu, w pewnym podejściu to może mieć jakiś sens. Natomiast w podejściu, kiedy rozwijamy produkty, to takie patrzenie nie ma sensu, dlatego że, kiedy rozwijamy produkty informatyczne, to jakby wszystkie te trzy etapy, które tutaj są, może za wyjątkiem tej sprzedaży, nie, niekiedy, one są ze sobą ściśle zrośnięte. Projektowanie jest ściśle zrośnięte z wytwarzaniem. Nie da się tych dwóch rzeczy dobrze rozdzielić. A w każdym razie nie warto tego robić, bo to nie przynosi dobrych skutków. Czyli a, to jest jednocześnie, mamy tu perspektywę wartości i jednocześnie mamy tą perspektywę przepływu. Dlatego te perspektywy można połączyć. Tym niemniej są zespoły, czy są miejsca w organizacji, w których perspektywy produktu w ogóle nie ma. Jeśli perspektywy produktu w ogóle nie ma, to znaczy nie mamy teamu, który byłby skoncentrowany na produkcie, raczej długo ze sobą pozostawał i pozostawał w związku z tym produktem i tak dalej, tak dalej, to metody produktowe nie będą się tam dobrze sprawdzać. Tak, bo brakuje no, najważniejszego elementu, czyli produktu de facto. Natomiast metody przepływowe, czyli perspektywa przepływu, to się może tam świetnie sprawdzać. Tutaj warto jeszcze podkreślić, że moim zdaniem te perspektywy się nie, nie wykluczają. One się nie wykluczają w tym sensie, że nawet ten sam menadżer czy ci sami. Ludzie, ten sam team może pracować jednocześnie w obu tych perspektywach, na przykład robiąc różne rzeczy. Powiedzmy, rozwijanie produktu będzie tutaj, a naprawianie błędów przychodzących na bieżąco będzie tutaj. Jednak warto sobie przemyśleć, gdzie my jesteśmy, gdzie jest mój zespół, z jaką perspektywą ja podchodzę do zarządzania tym zespołem i do zarządzania. Moim obszarem. tak? Czy to jest obszar, czy to jest produkt? Jakie tutaj są rzeczy? Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na dwie, dwie rzeczy, o których chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec. W perspektywie przypływu jest sens koncentracja na czymś, co się nazywa output. Jedną z tych miar przepływu jest throughput i chodzi o to, żebyśmy uzyskali. No, sensowny, maksymalny możliwy w danych warunkach, a zarazem maksymalny możliwy do spożycia przez tych, którym przekazujemy te gotowe rzeczy, output. Tak? Natomiast tutaj, ponieważ pracujemy z wartością, to nasza koncentracja powinna być na tak zwanych outcomes. Używam tutaj terminów angielskich, bo ponownie nie jestem pewien, jakie są terminy polskie, które by dobrze te rzeczy opisywały, ale chodzi o to, że tutaj. Ponieważ naszym założeniem jest, że wartość jest w tych rzeczach, które przetwarzamy i my tego nie oceniamy, nie mamy na to wpływu, w takim razie koncentrujemy się na liczeniu, ile ich zrobiliśmy. Oczywiście przyzwoicie, zgodnie z jakimiś tam parametrami jakościowymi. Tutaj odwrotnie, ponieważ naszym kryterium jest wartość, to my się bardzo mocno zastanawiamy nad tym, jakie będą rezultaty zrobienia tych rzeczy. Czy one rzeczywiście będą użytkowane, czy rzeczywiście będą przynosić wartość tym, którzy będą. Je użytkować. I druga sprawa jest taka, że pracując w perspektywie produktu, ja w zasadzie jako menedżer muszę postawić na samo zarządzanie czy samo organizację, dlatego że dopiero wtedy w pełni wykorzystam potencjał intelektualny tego zespołu, dopiero wtedy oni będą rzeczywiście autonomicznymi agentami poszukującymi rozwiązań w przestrzeni rozwiązań, tak? Czyli mówiąc bardziej konkretnie, decydującymi, Jaki outcome uzyskać, jaki rezultat uzyskać poprzez wybieranie konkretnych rzeczy z ogromnego pola rzeczy, które można byłoby wybrać jako te rzeczy, które do produktu dołożymy w najbliższym czasie. I to są takie dwie perspektywy. Oczywiście, ja nie twierdzę, że całe zarządzanie da się sprowadzić do tych dwóch perspektyw. Jest to dość specyficzne, to co ja tutaj mówię, skierowane właśnie do osób, które zarządzają. W obszarach związanych z softwareem, związanych z inżynierią produktu, pewnie można byłoby wymienić jeszcze jakieś inne tutaj perspektywy. No, na przykład moglibyśmy sobie wyobrazić perspektywę projektu, w której mamy tradycyjny trójkąt tutaj z tymi trzema rzeczami, mianowicie zakres, czas, budżet i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego tutaj rozszerzać. Chciałbym, żebyśmy pozostawić Was właśnie z tymi perspektywami, dwiema perspektywą przepływu, perspektywą produktu. I zachęcam Was do zastanowienia się, gdzie ja jestem, gdzie jest mój zespół, czy my jesteśmy bardziej tutaj, czy my jesteśmy bardziej tutaj. Także dlatego, że to ma wpływ na to, jakie metody zarządzania, jakie frameworki, jakie miary są dla nas odpowiednie, jakie będą się sprawdzały. A jakie nie? Dziękuję za uwagę.